60 fotografii z koncertów i festiwali autorstwa Magdaleny Jastrzębskiej można zobaczyć do końca roku w galerii na piętrze. Ray Wilson, Zakopauer, Sztywny Palazzi, Enej i Kamil Bednarek to artyści, których można zobaczyć na zdjęciach szanowianki Magdaleny Jastrzębskiej. Jej wystawa, Słuchając oczami, przedstawia fotografie, które udało się zrobić w ciągu ostatniego roku podczas koncertów i festiwali. Było część robionych w Szanowie, część w Jaworznie, Kraków. Jak były jakieś wyjazdy, to też czemu nie. Na fotografiach można znaleźć również artystów naszej rodzimej, szanowskiej sceny muzycznej. Zawsze bardzo lubiłam też muzykę, koncerty. Pomyślałam sobie, że można w sumie połączyć jedno z drugim, przyjemne z pożytecznym, że tak powiem. Zresztą też będąc na koncertach przyuważyłam, że często fotografowie stoją pod samą sceną, pomiędzy już publicznością a wykonawcą, co też dla mnie było dużym plusem, miało jakieś tam znaczenie duże. Obecnie fotograficzka powoli przygotowuje kolejną wystawę. Będzie można zobaczyć w przyszłym roku. Masz jakieś fotograficzne marzenie? Kogo chciałabyś sfotografować? Jakiego artystę? Chciałabym zrobić pełen reportaż z trasy koncertowej dwóch zespołów, których jestem ogromną fanką, Scorpionsów i Roxette. Otwarcie wystawy poprzedził recital Małgorzaty Piegzik w klubie Stara Kotłownia. Artystka zespołu wokalnego Impresja zaśpiewała piosenki m.in. Anny Jantar, Maryli Rodowicz i Edyty Geppert. Wystawę Słuchając oczami można oglądać w galerii na piętrze Szanowskiego Domu Kultury do końca roku.